W dzisiejszym serwisie prezentujemy wyniki sondażu przedwyborczego przeprowadzonego na zlecenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich i zapraszamy na doroczne święto gęsiny w Swołowie. Nasza kamera towarzyszyła również młodym aktorom podczas próby do spektaklu Poczekalnia Snów w Teatrze Rondo. W sondażu przedwyborczym kandydat na prezydenta Słupska Zbigniew Konwiński z Platformy Obywatelskiej zdobył ponad 30% głosów. Co ciekawe, czterej kolejni kandydaci uzyskali bardzo podobny wynik na poziomie 10%. Jeśli wyniki sondażu potwierdzą się w głosowaniu 16 listopada, będziemy mieli drugą turę wyborów. Czy znajdzie się wówczas kandydat, który zagrozi Konwińskiemu? Z sondażu wynika, że Zbigniew Konwiński prowadzi z zapasem przekraczającym 20%, ale czterech kolejnych kandydatów idzie łeb w łeb i każdy z nich ma szansę na wejście do drugiej tury wyborów na prezydenta Słupska. Aż ponad 13% słupszczan nie wie jeszcze, na którego kandydata odda głos. To o tę grupę niezdecydowanych będą walczyli kandydaci przez najbliższe dni. W sondażu jest jeszcze uwzględniony Adam Jaworski, który ze względów formalnych nie będzie kandydował. Dwa wykresy pokazują, jak rozłożyłyby się głosy, jeśli w drugiej turze Konwiński będzie miał za przeciwnika Andrzeja Twardowskiego ze Słupskiego Porozumienia Obywatelskiego i Roberta Kujawskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Kolejna symulacja pokazuje, jak rozłożyłyby się głosy, gdyby w drugiej turze przeciwko Konwińskiemu stanęli Robert Biedroń z KWW Nareszcie Zmiana i Andrzej Kaczmarczyk. Okazuje się, że według sondażu najgroźniejszym przeciwnikiem Zbigniewa Konwińskiego w drugiej turze byłby urzędujący wiceprezydent Andrzej Kaczmarczyk. Przedstawiamy wykres obrazujący wyniki sondażowe głosowania na poszczególne komitety kandydatów na radnych. Wygrywa Platforma Obywatelska, która zdobywa 1/4 głosów. Jednak największym zaskoczeniem jest wysoki wynik Komitetu Wyborczego Wyborców Opieka nad Chorymi i Ubogimi, za którym kryje się ekscentryczny filantrop Marian Opiekun. Jego komitet wyprzedził KWW Andrzeja Kaczmarczyka, SPO Andrzeja Twardowskiego i Sojusz Lewicy Demokratycznej. W poprzednich wyborach poparcie dla Mariana Opiekuna było bliskie zeru. Sondaż został przeprowadzony telefonicznie na 500-osobowej reprezentatywnej grupie mieszkańców Słupska w dniach 20-24 października bieżącego roku przez firmę PBS Sopotu na zlecenie Centrum Inicjatyw Obywatelskich. W najbliższy długi weekend gmina Słupsk, Samorząd Województwa Pomorskiego i Muzeum Kultury Ludowej Pomorza zapraszają na największą na Pomorzu imprezę związaną z tradycją spożywania gęsiny. W listopadzie Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie i od 2 lat wspólnie z gminą Słupsk zaprasza na gęsinę. Jest do dyspozycji naszych gości duży parking, także mam nadzieję, że w tym roku nie będzie już problemu z parkowaniem. Organizatorzy 3-dniowego święta przygotowali dla zwiedzających szereg atrakcji, wśród których znajdą się m.in. pokazy gotowania, występy artystyczne, prelekcje dotyczące gęsiny, atrakcje dla najmłodszych, czy też targ produktów wiejskich. Często się spotykamy też z zarzutem, ludzie przyjeżdżają, żeby chodzili. Będzie bardzo dużo degustacji. To nie jest tak, że wejdziemy, pierwsze stoisko, tak, i tutaj popatrzymy i porównujemy. Tak. Będzie naprawdę bardzo dużo, będzie można porównać sobie, będzie można degustować. Na Łakomczuchów czeka masa jadła. Gęś pieczona, półgęski wędzone, pierogi z gęsiną, żołądki gęsie, a także galarety, pasztety i smalec z gęsi. Impreza odbędzie się w Swołowie w dniach od 8 do 11 listopada od godziny 10 do 16. Przygotowywany przez Teatr Rondo spektakl pod tytułem Poczekalnia Snów powstał na kanwie dwóch tekstów. Snów Iwana Wyrypajewa i Poczekalni Krystyny Hołoniewskiej. Na teatralnych deskach zobaczyć będzie można młodzież z okolicznych szkół średnich. To są jedne z pierwszych prób. Zaczęliśmy od poczekalni. Temat jednego i drugiego tekstu jakoś się zbiega, ponieważ jest tajemniczość miejsca i tajemniczość oczekiwania, o ile u Wyrypajewa jest powód bardziej w trakcie poznawania tekstu znajomej, czy wyjaśniany wręcz, to u pani Hołoniewskiej nie wiadomo, po co się czeka w tej poczekalni. To jest intrygujące. Dawniej pięknym był księżyc. A teraz niech będzie nim muzyka. Albo piła. Czy młotek. Mdlinie. Mam brązową ślinę. Jeśli ktoś naje się czekolady... Jeśli ktoś naje się czekolady, to czy będzie miał brązową ślinę? A jeżeli... Ja tak nie mogę blisko. A jeżeli...
Nie naje się czekolady. To też? Nie. A ja właśnie mam brązową ślinę. Dobra, już artystko. Dziękuję. Daj szansę. Bo nie chciałam pomóc cały tekst. Daję! Każdy człowiek powinien wiedzieć. Jeżeli za życia mam błości... Patrz w kabelę, nie w ziemię. To po śmierci na pewno też będzie je miał. Umrze i nie będzie wiedział, czy zmarł, czy nie. Super, dobra. Tymczasem jej chłopak, nie tracąc nadziei, zmarł. Teraz dziewczyna szuka sposobu, żeby do niego dołączyć. Umarłam i trafiłam do piekła, ale w żaden sposób nie potrafię się ogrzać. Mam w brzuchu chłopczyka. Piękno jest tak zrobione, że go nie widać. Piękno chowa się w kieszeniach, w brzuchach, w torbach, pod koszulami. Ciekawe. Zdziesiątkowane przez chyba jesienną grypę, zespół zdziesiątkowany. Są jeszcze chłopcy. Panowie, którzy są wprawdzie rodzynkami, jak to w każdej grupie teatralnej, ale grupa jest bardziej liczna. Premierę Poczekalni Snów zaplanowano na styczeń przyszłego roku.